Odcinkowy pomiar prędkości 1000 metrów. Ograniczenie 50 km na godzinę. Jak słychać i widać, systemy nawigacji drogowej już informują kierowców o odcinkowych pomiarach prędkości. Choć w tym przypadku system jeszcze nie działa, to jak sprawdziliśmy ukrytą kamerą, kierowcy już ponad 3-kilometrowy odcinek pokonują z dozwoloną prędkością. Zauważyli to także klienci i pracownicy tego przydrożnego sklepu. Jest różnica, pewno, że jest na plus. Jest mniejszy huk i jest, no, jest lepiej. Co ciekawe, choć nowiutki i drogi system pomiarów kolbuszowej jeszcze nie działa, to już 3-krotnie został uszkodzony przez kierowców. Auto samo poleciało i poleciało tak i zatrzymało się tam na tym słupku, przewróciło i... Kierowcy jadący z Rzeszowa w kierunku Kolbuszowej dobrze wiedzą, że zanim znajdą się w zasięgu specjalnych kamer, wcześniej muszą przygotować się na częste, szczegółowe kontrole inspektorów transportu drogowego. No wszyscy informują się po prostu, no nie, że jest ten, że kamery są po prostu nad jezdnią z jednej, z drugiej strony, no i po prostu wszyscy zwalniają, wiadomo, no bo nie wiadomo, czy działa już, czy nie działa, prawda? Zawodowi kierowcy dokładnie liczą kolejne punkty pomiaru prędkości na drogowej mapie Polski, bo to zdecydowanie przekłada się na czas wykonania ich zleceń. Do tego muszą uważać na liczne fotoradary. Dlatego twierdzą, że dojechanie obecnie do celu bez mandatu to dla nich nowy cud nad Wisłą. Nie ma opcji, żeby nie złapać mandatu, bo tutaj kierowcy, nawet którzy jeżdżą po 20, po 30 lat, na międzynarodówce w Polsce się topią. Na Podkarpaciu na przełomie stycznia i lutego zaczną działać dwa takie systemy. W Kolbuszowej na drodze krajowej numer 9 i na odcinku drogi krajowej numer 19 i skrzynia Krościenko-Wyżne. Te dwa odcinkowe pomiary prędkości stanowią element systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, którym zarządza Inspekcja Transportu Drogowego. Są to dwa z 29 zamontowanych urządzeń tego typu w skali całego kraju i na obecną chwilę zamontowano wszystkie zaplanowane urządzenia. Te zamontowane na Podkarpaciu czekają już tylko na podłączenie do sieci elektrycznej. Kto dostosuje się do wymogów programu poprawy bezpieczeństwa, nie tylko uniknie mandatu, ale może liczyć choćby na taką pochwałę. Koniec pomiaru.